Piłkarze Brukbetu Termaliki Nieciecza pokonali 2-1 w meczu sparingowym pierwszoligowy zespół Wigry Suwałki. Było to przedostatnie spotkanie kontrolne przed zbliżającym się kolejnym sezonem Ekstraklasy. W 36 minucie Dawid Guba dośrodkował w pole karne, a tam Gutkowski z bliskiej odległości zdobył gola. W 53 minucie po zespołowej akcji wynik podwyższył Patryk Fryc. Przede wszystkim poznajemy drużynę. My jako sztab szkoleniowy, drużyna poznaje nas, my drużynę. Szukamy optymalnych pozycji dla poszczególnych zawodników, sprawdzamy zawodników na różnych pozycjach. Dzisiaj Wróbel zagrał jako napastnik, Mateusz Kupczak jako boczny obrońca, wcześniej grał Mateusz Kupczak jako środkowy obrońca. Chcemy zobaczyć potencjał i możliwości zawodników na innych pozycjach, bo w trakcie sezonu i w trakcie meczów trzeba będzie szukać też różnych zmian, różnych ustawień. Kadra nie może być, nie wiem, z 40 osób się składać, dlatego musimy zobaczyć, poznać, a przy okazji też przećwiczyć pewne elementy. Drużyna z Suwałk w końcówce jeszcze powalczyła i w 78 minucie zdobyła bramkę kontaktową. Do końca spotkania podopieczni Czesława Michniewicza kontrolowali jednak mecz. Jednocześnie trener zapowiada zmianę stylu gry. Na pewno sposób gry troszeczkę się zmieni. Termalika grała w określony sposób. My chcemy grać troszeczkę inaczej. Chcemy szybciej przedostawać się pod bramkę przeciwnika. Wcześniej Termalika, to się wielu kibicom podobało w Polsce, budowała akcję z wielu podań. Na własnej połowie tych dużo podań było. My chcemy troszeczkę przyspieszyć to nasze granie. Oczywiście absolutnie nie neguję tego, co było wcześniej, tylko chcemy troszeczkę grać inaczej. W sobotę piłkarze Brukbetu Termaliki Nieciecza zagrają ostatni sparing przed startem Ekstraklasy. Ich rywalem będzie Stal Mielec.